Siemanko, z tej strony Dante. Dzisiaj walczymy z opancerzonym wojownikiem. Odcinek dosyć krótki, bo przeciwnik bardzo prosty i jakby tutaj dla potrzeby, dla zasady bardziej nagrywam ten filmik niż dla potrzeby. Okej, najpierw do niego dobiegnijmy, a jakbyście chcieli zobaczyć moje inne filmiki i innych bossów, których omówiłem, to tutaj nade mną jest, pojawia się właśnie do tego link na samej górze filmiku. A my wróćmy do opancerzonego wojownika i do walki z nim. Jak widzicie, no to jest średniowieczna zbroja. Tutaj oburęczny miecz, duży. Przeciwnik jest wielki, powolny. Wszystkie ataki da się skontrować. Jedyny groźny atak dla nas jest jakby odepchnięcie mieczem, kiedy on go trzyma w poprzek. Ten cios można skontrować kontrą Miko. Jakby walczyłem z nim dopiero drugi raz. Jedyne co musimy zrobić, to pozwolić mu rozwalić którąś z tych drewnianych ścian i przy tej ścianie po prostu nabić mu posturę, bo jak widzicie, w tej zbroi nasz cienki mieczyk nie zadaje mu w ogóle obrażeń, nie możemy go zranić w żaden sposób, więc musimy mu nabić posturę gdzieś przy którejś z tych drewnianych rozwalonych ścian i wykonać atak kończący. Wtedy nasz shinobi zrzuci go z tego mostu w przepaść i tak go pokonamy. To ma jeszcze, jak się tak zacznie prężyć, to ma takie szybkie ataki. To jest fajne, bo wtedy można dużo postury mu wbić. Można też skorzystać, tak jak ja tutaj korzystam, z siekiery w celu nabicia jeszcze większej tej postury, w sensie tych obrażeń postury. No i tutaj powinienem go już dobić, ale oczywiście zrypałem, użyłem siekierki i spotkało mnie to, co najgorsze z jego strony może spotkać, czyli odepchnięcie właśnie w ten poprzek mieczem. Wtedy zadaje taki szybki cios z góry, ciężko jest go skontrować i nie wiem, dostałem trochę obrażeń, na całe szczęście miałem inne skoszenie, tak więc, a on już miał nabitą posturę, więc wystarczyło go tylko zaprowadzić w kozi taki, tutaj w takie miejsce dogodne do zrzucenia. No i bye bye Roberto. Okej, z mojej strony to wszystko. Jeżeli wam się podobało, chcecie więcej, zostawcie lajki, suby. Jeżeli potrzebujecie, żebym jakąś konkretną postać omówił, w sensie jakiegoś konkretnego przeciwnika omówił, jak z nim walczyć i pokazał, dał wam kilka rad, to piszcie to w komentarzach, ja to uwzględnię w następnych filmikach. Okej, z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się, na razie, pozdrawiam, cześć.